Diana wzdycha, gdy do gabinetu lekarskiego wchodzi kolejna starsza kobieta, odpychając ją na bok. Kobieta beszta samą siebie. Powinna była się postawić i nie pozwolić, by ludzie deptali po niej. Najwyraźniej jej mąż Brandon miał rację. Nie ma charakteru. Kiedy drzwi gabinetu ponownie się otwierają, Diana ma już wejść, ale wyprzedza ją pielęgniarka i przykleja na drzwiach tabliczkę. Lekarz ma 20-minutową przerwę. Diana wzdycha. Będzie musiała czekać dłużej i w końcu spóźni się do pracy. Dzwoni do szefa i ostrzega go, a ten jest wściekły i krzyczy na nią. Wyśmiewa ją, że ciągle jest chora, a Diana jest upokorzona. Kiedy kończy rozmowę, osuwa się na krzesło ze łzami w oczach. Myśli o tym, czym stało się jej życie. W biurze besztają ją i patrzą na nią z góry, bo bierze za dużo dni chorobowych, a w domu jest zupełnie sama, bo jej mąż przeniósł się do innego pokoju i źle ją traktuje. Ma tylko swojego syna Billy'ego u boku. Jest jej radością i dumą, ale Billy jest jeszcze malutki i nie może jej pomóc. Brandon nie jest biologicznym ojcem Billy'ego. Diana poznała go, gdy Billy miał roczek i była zaskoczona tym, jak łatwo Billy zaakceptował swojego nowego ojca. Brandon był dobry dla dziecka. Kochał go i obsypywał prezentami. Zachowywał się czule wobec nich obojga. Ale to było 5 lat temu. Teraz wszystko jest inaczej. Odkąd kobieta zaczęła się źle czuć, stawało się coraz bardziej jasne, że Brandon nie ma zamiaru przebywać blisko niej. Miała za sobą dziesiątki badań i wizyt lekarskich, a w gabinecie lekarskim zawsze znajdowała się sama. Była przerażona i załamana, a teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebowała wsparcia męża, który jednak odwrócił się od niej. Po wyjściu z przychodni, Diana idzie odebrać syna ze szkoły, a potem jadą do domu. Brandon już tam jest, a chłopiec natychmiast zaszywa się w swoim pokoju. Wie, że rodzice znów zaczynają się kłócić i nie może patrzeć, jak matka płacze. Wieczór przebiega dokładnie tak, jak przewidział Billy. Brandon zasypuje ją obelgami. Krzyczy na nią, że chciałby mieć normalną żonę, a nie taką, która zawsze pachnie szpitalem. Zarzuca jej, że jest bezużyteczną kobietą, a potem wychodzi, trzaskając drzwiami. Diana czuje się upokorzona i opuszczona. Nie ma wsparcia ze strony męża, a nawet myśli, że wychodzi i udaje się do swojej kochanki. Kilka godzin później dzwoni do niego, by poprosić o powrót do domu. Potrzebuję cię, błaga go, ale to tylko pogarsza sprawę. Przestań jęczeć, to obrzydliwe, odpowiada jej. Mam dość twoich problemów, rozwiąż je sama, podsumowuje, po czym odkłada telefon. Tej nocy Brandon nie wraca do domu, a następnego dnia rano Diana wlecze się do biura, a potem do gabinetu lekarskiego po wyniki badań z poprzedniego dnia. Lekarz potwierdza jej najgorsze objawy. Choroba się pogorszyła. Będzie musiała poddać się leczeniu przez co najmniej rok i mieć nadzieję, że wyzdrowieje. W rzeczywistości jej szanse na życie nie są wysokie. Ty i twoja rodzina musicie nabrać odwagi, mówi jej. Powrót do zdrowia zależy również od wsparcia twoich bliskich. A Diana nie wie, jak mu powiedzieć, że nie ma już nikogo, kto mógłby ją wesprzeć. Kiedy wychodzi z gabinetu lekarskiego, ma złamane serce. Myśli, że może nie powinna mówić Brandonowi o chorobie, ale nie może ukrywać leczenia przez rok. I musi się wyleczyć. Nie może się pogodzić z myślą, że Billy zostałby w ten sposób sierotą. Jest pochłonięta swoimi myślami, gdy słyszy, że samochód przed nią trąbi. Diana, czy to naprawdę ty? Pyta podekscytowany głos. Diana odwraca się i patrzy na mężczyznę, który spieszy się, by ją uściskać. Nie może uwierzyć, że to Kevin, jej szkolny kolega, jej pierwsza miłość. Nie widzieli się od lat, ponieważ Kevin zaciągnął się do wojska zaraz po ukończeniu szkoły. A teraz Diana nie może uwierzyć, że ten mężczyzna rzeczywiście stoi przed nią. Musisz koniecznie usiąść i wypić ze mną kawę. Musimy nadrobić zaległości, mówi z entuzjazmem Kevin. Diana zgadza się z radością i w trakcie picia kawy odkrywa, że po wojsku Kevin pracował przez lata w kopalniach, aby zarobić pieniądze, a teraz planuje otworzyć własny sklep z biżuterią. Wydaje się entuzjastycznie nastawiony do swoich planów na przyszłość, a Diana nie jest w stanie powiedzieć mu nic o sobie. W moim życiu nie ma nic szczególnie interesującego. Jąka się z nieśmiałym uśmiechem. Mówi mu, że ma dziecko, jest mężatką i pracuje w firmie. A kiedy Kevin pyta ją, dlaczego płakała, gdy się spotkali, odpowiada, że to z powodu wiatru. Mężczyzna przez chwilę nie wierzy, ale Diana nic nie mówi. Kevin patrzy na nią i jest mu smutno. Kobieta zawsze była pogodna, uśmiechnięta i pełna życia. Nie może zrozumieć, co się z nią stało, a Diana wydaje się, że nie ma zamiaru nic powiedzieć. W końcu jedyne, co udaje mu się uzyskać, to obietnica, że jeszcze się spotkają. Po powrocie do domu Diana znajduje czekającego na nią Billiego. Chłopiec przybiega do niej, aby ją przytulić, ale niestety nie jest sam. Brandon również wrócił do domu i natychmiast ją atakuje. Gdzie ty się podziewałaś? Masz rodzinę, o której musisz myśleć. Znowu byłaś u lekarza? Krzyczy na nią. Diana uśmiecha się z poczuciem winy i wręcza mu raporty z badań. Diana odsyła Billiego do jego pokoju i próbuje porozmawiać z mężem, ale Brandon jest zdecydowany ją opuścić. Mam przed sobą całe życie, nie potrzebuję chorej żony i nieślubnego dziecka, mówi podirytowanym tonem. Diana błaga go, żeby został. Mówi mu, że nie poradzi sobie bez niego, ale Brandon jest nieugięty. Dlaczego mam nosić twoje brzemię? Mówi, trzaskając drzwiami i rzucając klucze. Wychodzi, zostawiając żonę i syna samych, z niewielką ilością pieniędzy i rokiem leczenia przed sobą. Billy płacze, nie mogąc zrozumieć, a Diana nie wie, jak mu wszystko wyjaśnić. Od tego dnia dla Diany jeszcze było tylko gorzej. Brakuje pieniędzy, a kiedy szef Diany dowiaduje się o jej drugim urlopie na leczenie, obiecuje jej, że znajdzie powód, by ją wyrzucić z biura. Jest jeszcze tylko Kevin, ale Diana nie chce mu powiedzieć zbyt wiele. Nie chce go obciążać i często nie odbiera nawet jego telefonu. W końcu jednak zdesperowana Diana jest zmuszona zadzwonić do swojego starego przyjaciela. Ona i Billy nie mogą przetrwać w takim stanie. Absolutnie potrzebuje pomocy. Diana dziękuje Kevinowi i nie zdając sobie nawet sprawy, ponownie wybucha łzami. Kevin nie zadaje jej żadnych pytań. Billy powiedział mu, że jego mama często płacze, że jest chora, nie ma pieniędzy i czuje się zdesperowana, zwłaszcza od czasu, kiedy Brandon odszedł. Powiedział mu również, że Brandon nie jest jego ojcem. Jego tata był dobrym człowiekiem i wie, że gdyby tu był, zbeształby Brandona za nazywanie jego oraz jego żony ciężarem. I teraz, kiedy wie już wszystko, Kevin nie może pozostać obojętny. Przekonuje Dianę, aby zostawiła Billiego z nim na chwilę, żeby wziął go na spacer, podczas gdy ona zrelaksuje się. Zamiast tego Kevin i dziecko idą do supermarketu i wracają do domu 2 godziny później. Mają pełne torby z zakupami. Diana za nie mówiła. Cała trójka zrobiła kolację. Ona wreszcie powiedziała mu wszystko, a kiedy skończyła, Kevin oferuje jej pomoc po raz kolejny. Ona i Billy mogą zamieszkać w jego domu na jakiś czas. Diana jest zaskoczona, ale nie jest w stanie odmówić. Potrzebuje pomocy. A kiedy idzie do szpitala na leczenie, Kevin jest szczęśliwy, że może towarzyszyć Billiemu i dbać o niego. Pewnego dnia dwójka jest w parku, gdy Kevin zauważa niezwykłe znamię na ramieniu Billiego. A gdy pyta dziecko o to, jest zszokowany. To znamię. Moja mama mówi, że jest takie samo jak u mojego taty, wyjaśnia dziecko. W tym momencie na czole Kevina pojawia się pot. Zabiera dziecko do domu i pędzi do szpitala, do Diany. Muszą koniecznie porozmawiać. Diana cieszy się na widok Kevina, przynajmniej do czasu, gdy zauważa ponury wyraz jego twarzy. W tym momencie wszystko rozumie. Kevin odkrył, że Billy jest jego synem. Dopiero po kilku minutach oboje uświadamiają sobie, że przez te wszystkie lata żyli w bezsensownym i bolesnym nieporozumieniu. Diana nie powiedziała Kevinowi, że jest w ciąży, bo nie wierzyła, że Kevin naprawdę ją kocha. A Kevin nigdy nie powiedział Dianie, że ją kocha, bo był pewien, że ona tego nie odwzajemni. Teraz jednak wszystko wydaje się w magiczny sposób wracać na swoje miejsce. Kevin i Diana znów się odnaleźli, a dzięki Billiemu mogą wreszcie być szczęśliwą rodziną. Od tamtego dnia minęły 3 lata, a po drugiej stronie miasta Brandon nie cieszy się życiem wolnym od Diany, tak jak mu się wydawało, że będzie. Firma, w której pracuje, przynosi straty, a pensje wszystkich zostały zmniejszone o połowę. Teraz jedyną nadzieją jest nowy właściciel firmy, którego pracownicy mają wkrótce poznać. Wszyscy są na krawędzi i boją się zwolnienia, szczególnie Brandon, dla którego w domu też nie dzieje się dobrze, z jego kochanką, z dziewczyną, z którą zdradził swoją żonę Dianę. Życie z nią okazało się zdecydowanie cięższe. Dziewczyna ciągle robi sceny i narzeka na pieniądze. Brandonowi brakuje nawet Diany. Jednak minęło zbyt wiele czasu i wydaje mu się, że Diana prawdopodobnie nie żyje. Jest już za późno, by odbudować swoje życie. Teraz może mieć tylko nadzieję, że nowy właściciel firmy nie zwolni go z pracy. W sali zapada cisza, gdy na scenę wchodzi kobieta. Brandon z podziwem patrzy na jej wysokie obcasy i ciało spowite w elegancki garnitur, ale gdy dobrze przyjrzy się jej twarzy, nie może uwierzyć jego własnym oczom. Jego nowa szefowa to Diana. Nie może zrozumieć, jak szara i smutna umierająca kobieta, którą porzucił 3 lata wcześniej, zdołała zmienić się w taką kobietę, a pod koniec spotkania, podczas gdy wszyscy jego koledzy wydają się entuzjastycznie nastawieni dla nowego kierownictwa i pełni nadziei na przyszłość, on wciąż pozostaje w niedowierzaniu. Potem przypadkowo spotykają się na parkingu. Brandon! Uśmiecha się. Czy nadal tu pracujesz? Myślałam, że jesteś kimś ważnym, czy coś. Żartuje. Mężczyzna nie wie, co odpowiedzieć, ale po chwili pyta, czy Diana go zwolni. Na co kobieta odpowiada, byłam na ciebie wściekła przez miesiące i czekałam na zemstę, ale teraz mnie to nie interesuje. Nadal możesz tu pracować. Słyszałam, że masz ogromne problemy z pieniędzmi, więc nie będę ci dokładała kolejnych problemów. Potem Brandon pyta, czy chciałaby wyjść na kawę. Na co kobieta pokazuje mu tylko obrączkę. Wtedy mężczyzna ponownie jest w szoku i odchodzi. To wszystko na dziś. Jeśli spodobała ci się ta historia, kliknij filmik na ekranie, aby zobaczyć więcej podobnych historii.